Cześć wszystkim. Wybrałem się dzisiaj po raz kolejny na zdjęcia, tym razem w oprawie śniegowej, jak widzicie. Wziąłem z sobą dzisiaj dwie podpórki wędkarskie, do tego siatkę, którą ostatnio zakupiłem na Allegro i idę się zamaskować. Wziąłem krzesełko takie wędkarskie, bardzo małe, żeby się zbytnio nie nadźwigać i idę spróbować sfotografować jakieś fajne ptaki, które znajdują się na działkach nieopodal mojego domu. Także zobaczymy, czy coś uda się pstryknąć. Okej, jestem już prawie na miejscu. Dzisiaj o dziwo ogródki działkowe byłaby furtka otwarta. Nie musiałem robić tak jak ostatnio partyzantki przez jakąś dziurę w płocie czy coś. Już chyba człowiek trochę za stary jest na takie tematy, ale no niestety jak się chce dobre zdjęcia, to czasem trzeba wpaść w jakąś dziurę. Dobra, więc tak. Nagrałem już parę fajnych scenek. Takich mega zimowych, ale to jest pięknie, ja cię kręcę. Zobaczcie sami. Coś pięknego. Dobra, ale o tych pięknościach to już starczy. Ja widzę, że są już jakieś ślady świeże, więc prawdopodobnie już ktoś tutaj tędy chodził dzisiaj. Mam nadzieję, że nikt mnie nie pogoni stąd. Nie będę mógł się śmiało rozbić i pofotografować. Jakieś piski. Nie wiem, o co chodzi. Śladów tutaj ludzkich jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że nikt mnie stąd nie wygoni, bo rozrabiać tu nie mam zamiaru, ale zrobić naprawdę mega zimowe zdjęcia. Wyobraźcie sobie, że złożyłem z powrotem siatkę, z tego względu, że jednak ta biała pościel, która nas, która mnie przynajmniej dzisiaj okrywa, czyli śnieg, siatka zielona była zbyt widoczna. No i generalnie nie mam jeszcze wprawy co do chowania się pod nią,
Więc znalazłem sobie taką fajną altankę. Mam nadzieję, że właściciel głowy mi za to by nie urwał, gdyby mnie tutaj spotkał. Staram się nie robić bałaganu ani nic z tych rzeczy. Po prostu usiąść i z tego oto miejsca właśnie coś spróbować sfotografować. I powiem wam szczerze, że udało mi się dzisiaj sfotografować, że tak sobie pozwolę powiedzieć, sikorkę bogatkę. Dosyć bardzo blisko przyleciała na te drzewka, które są tutaj za mną. No i co? No, sikorka bogatka. Do tego wjechało jeszcze przesympatycznie modraszka. Modraszkę też bardzo ładnie sfotografowałem w takiej pierzynce śniegowej. Mam nadzieję, że to będzie równie dobrze wyglądało na komputerze, jak i tutaj. A masa ptaków się tutaj dookoła kręci, więc nie będę zbytnio tutaj się rozczulał przed wami, co dzisiaj sfotografowałem, ale udało mi się jeszcze sfotografować prawdopodobnie samicę kosa, która też sobie tam między gałęziami zaglądała na mnie. Posiedzę tutaj jeszcze z godzinkę, bo już zaczyna troszeczkę śnieg opadać dosyć szybko z tych drzew, bo jednak jest dodatnia temperatura. A siatkę? No cóż, cóż siatku, no będę musiał ją kiedy indziej wykorzystać. Bo jest to dobry zakup. Tym bardziej, że zawsze chciałem mieć siatkę, którą można gdziekolwiek na gałęzi powiesić i się przed nią skryć. Albo ewentualnie mój namiot, który mam samorozkładający się przykryć. Też to jest w jakiś sposób maskujące. Dobra, to ja nie będę wam tutaj zawracał gitary. Postaram się jeszcze posiedzieć i coś spróbować ciekawego sfotografować. Trzymaj to się. Okej, po godzinie siedzenia już tutaj stwierdziłem, że czas się spakować, bo jednak ktoś nade mną latał dronem i prawdopodobnie te ptaki troszeczkę przeposzył, a że robi się już troszeczkę chlapa, więc postaram się w drodze powrotnej do domu spróbować jeszcze coś sfotografować. Przewiesiłem sobie, jak widzicie, aparat na klatkę piersiową, że w razie czego będę w miarę szybko mógł zareagować, jeśli chodzi o jakiegoś ptaka. Dobra, strasznie ślizgo się już zaczęło robić. Ja będę powoli kończył. Mam nadzieję, że ten krótki, jak i śnieżno-biały film będzie wam się podobał. No nic, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, co by mógł się coraz lepiej rozwijać, bo mam już was dosyć sporo, jeśli chodzi o subskrybentów, ale już wiadomo, od przybytku głowa nie boli, więc zapraszam nowych użytkowników i oglądających do subskrypcji kanału i kliknięcia tam gdzieś na dole, jakiś dzwoneczek jest, żeby was powiadomił o nowych moich materiałach związanych z fotografią przyrodniczą. No i cóż, będę kończył. Trzeba coś jeszcze ewentualnie upolować. I do zobaczenia do następnego odcinka. Hejka!